tak sobie pomyślałam, że już niedługo będą święta. No, kto nas o tym informuje? Sklepy. Bo już zaczyna się dziać. I to już od dawna. Teraz jest taki czas, że to wszystko idzie z takim wyprzedzeniem. Że wszyscy się śpieszą, żeby to było już. A ja uważam, że to już jest wtedy, kiedy zaczyna się dziać w Twoim sercu. Ja też teraz uchodzę tu na zakupy i tak patrzę, już jest świąteczny. A za chwilę w drugim miejscu patrzę, a tam są jajka pomalowane, pisanki. Nie wiem, często to widzę w Niemczech, że tak jest. Po co te pisanki? Nie mam zielonego pojęcia, co one znaczą. Jeszcze o tej porze, przed świętami, nie mam pojęcia, co to jest za moda, ale mniejsza o to. I już słyszę, już ludzie przebąkują, będą święta, jak to będzie, co to będzie i już zaczynają się tak, wiecie, tak wkręcać, jakby was chwyciło coś za wędkę i was tak już ciągnie powoli, nie? Nawet dzisiaj też mi rodzinka, tam ktoś, nie będę mówić imieni, ten zapytał, jaki plan, gdzie będziemy, czy siostra przyjdzie do mnie, czy coś, a ja mówię tak, kurczę, nie, nie będę dzisiaj nic mówić, nie będę nic odpowiadać, nie będę dzisiaj nic nie planować. Będzie, jakoś to będzie, wrócę do domu, to jakoś to będzie. Skrzykniemy się, powiemy, zadzwonimy, powiadomimy i tak dalej. Kochani, dlaczego? Bo ja wiem, że jak coś się mówi z wyprzedzeniem, to potem ja wiem, że ja jestem taką osobą, że jak coś obiecuję, to potem muszę na rzęsach stanąć i dotrzymać słowa. Tak samo tutaj, z kimś mam się spotkać, dwa dni wcześniej się umawiam, ale nie, ja ci powiem w tym dniu godzinę przed, bo ja dzisiaj ci nie gwarantuję, co będzie za dwa dni. I tak było ostatnio. Jak byłam na zastępstwie, tak sobie pomyślałam, wracam do domu, będą imieniny, a wcześniej miałam rodziny, połączę sobie tak, zrobię sobie torta, żeby tak fajnie było, bo w sumie przyjechałam, pojechałam, zaraz wracam, co 10 dni odjeżdżam i praktycznie się z nikim tak nie widziałam, a to będzie tak fajnie wszystkich sobie zebrać w moim domu, zrobić kawkę, ciasteczko i tak sobie, wiecie, posiedzieć. No i tak powiedziałam, żeby mi zamówili ten torta, wracam, robimy, kochani, a ja zaczęłam się tak źle tam czuć. Przez dwa tygodnie ciśnienie mi skakało, głowa mnie dwa tygodnie bolała. Wiecie, jak przez dwa tygodnie boli głowa, jeden dzień boli, to mam już dosyć. Byłam bardzo taka zmęczona, osłabiona, skapraniała. Chciało mi się tylko leżeć, odpoczywać, nic więcej. No ale już torta kazałam zamówić. Powiedziałam paru osobom i sobie myślę, no nie, no nie będę już taka świnia i nie będę tego odwoływać, może dam radę. I uwierzcie, chyba ktoś mi dał siły na ten dzień, że jakoś coś tam jeszcze spleciłam, jeszcze jakąś sałatkę, coś zrobiłam. I w tym dniu jakoś to opękało. Tak brzydko mówią. A nawet były następnego dnia, co to było, bierzmowanie w rodzinie u nas. I ja nie poszłam, bo ja nie byłam w stanie. Mi się tylko chciało leżeć, mi się chciało do poduszki, głowę, wiecie jak to jest, nie? Więc dlatego ja mówię, nie, nic nie obiecuję, nic nie mówię, wrócę do domu, to jest kwestia chwili, momentu, powiadomienia, komuś powiedzenia i tak dalej. Tym bardziej, że w tym roku będziemy siostry na Wigilii, no to się po prostu dogadamy, pasuje wam jutro, czy pojutrze pierwszy, czy drugi dzień. A jakie to ma znaczenie? To są, jak ja mówię, moi najbliżsi, z tymi, z którymi jestem w kontakcie, ja nie muszę tam stawać na głowie i wyczyniać nie wiadomo jakie cudo, bo przyjedzie ciotka z Ameryki i tam muszę szaleć. Co do porządków, co do innych rzeczy, zupełnie luz, kochani. Ja tu słyszę wczoraj takie filmy, to oglądamy, youtuberka mówi, która tam mówi o porządkach, o tym, o tamtym. Wiadomo, są takie kanały, które są te perfekcyjne panie i tak dalej. I ta pedantura i te inne. No jedna z tych youtuberek mówi, że no właśnie fajne takie dała, co mi się spodobało. Przepis, pomysł na porządkowanie, że w tym miesiącu ona robi to, w tym miesiącu z papierami, w tym miesiącu to, w tym miesiącu na przykład z przetwory, żeby się to wszystko nie nakumulowało, tak wiecie, że wszystko musimy robić cały czas, podzielić sobie rok na jakieś tam etapy. No ale mówi, że musi być tak wysprzątane, że ona już się stara, że to, tam, to, siam, to. Ja wiem, że to jest takie fajne, zasiąść w takim czystym, fajnym mieszkaniu. Tak wszystko uporządkowane, tak wszystko wypucowane. Tak,
powiem, że to jest fajne. Ale jak ja wrócę teraz do domu i mam na to tydzień na zakupy, na sprzątanie, powiedzmy nam jakieś ciacho, na zorganizowanie się, na jeszcze na jakieś kupienie prezentu, no to niestety jest tego czasu niewiele. Żebym ja chciała teraz tak perfekcyjnie, tak cudownie, no to kto z Was chciałby w ciągu tygodnia to wszystko tak zrobić? A wiem, że będę robić to samo, bo jest tak co rok. No i tyle. Więc kochani, ja mam zamiar wrócić do domu, zrobić sobie nieco jakieś zakupy, przemyśleć takie rzeczy, jedzenie, które mi zajmie naprawdę najmniej czasu, najmniej pracochłonne. Mam zamiar spotkać się z moją rodzinką, mam zamiar być uśmiechnięta, zrelaksowana, spędzić z nimi czas, pogadać sobie po prostu tak po ludzko, po kumpelsku. I to tyle. Dwa dni miną, wracamy do codzienności, do szarości i to tyle. Święto, ja zawsze mówię, to ma być w sercu. Święto to będzie takie, że ja zasiądę sobie z moimi dziećmi, z ich partnerami, bo dawno żeśmy się nie widzieli i to jest już święto, więc ja zawsze mówię, dla mnie święto to jest zawsze, kiedy wychodzę z domu, kiedy piję kawę, kiedy spotykam się z kumpelą, kiedy jadę rowerem w plener, kiedy siadam na ławce, kiedy zarzucam sobie nogi, kiedy sobie oddycham, kiedy mówię do Was, kiedy mam chwilę relaksu, kiedy się cieszę z tego momentu, to jest święto. Nie uważam święta takiego, jak ktoś mówi, że się napracuje, pada na pysk, już leżkami sił, jak to mówię, dobiega do tej mety, żeby dobiec już do tej mety i na niej paść. Nie uznaję czegoś takiego, że robienie ponad stan, ponad siłę, bo to się musi, bo nas tak nauczyli. Tu w Niemczech nie ma takiej głupoty. Nikt nie wywraca mieszkań do góry nogami, sanepid do Was nie przyjdzie, nie zjecie więcej niż normalnie. Każdy już robi od laty święta, więc wie, ile czego potrzebuje, ile Wasza rodzina zjada. Kto przyjdzie do Was, jakie mniej więcej porcje, jakie ilości. I nie róbmy tak, że musi być, padamy, tydzień szykujemy, a potem nie wiemy, co z tym zrobić i zmuszamy wszystkich do jedzenia. Po co? Ja się pytam, po co? Jeżeli chcecie, to tak róbcie, powielajcie to. Ja już dawno tak nie robię. Nie mam zamiaru nic robić. Miałam zamiar pomalować mieszkanie, ale ta osoba miała wykruszoną, które miałam malować, więc nie będę robić porządków, bo po nowym roku mam zamiar sobie pomalować w salonie ściany. Więc skoro będę malować, to nie będę wariować, żeby sprzątać na ten świąteczny czas, po to, żeby znowu od nowa na bałaganie, świadomo przy malowaniu i znowu sprzątać. To nie ja. Ja, księżniczka Bożena, teraz z moim rozumem, z moją świadomością nie dam się wkręcić w żadne świąteczne porządki, w żadne wariactwa. Tak jak mówię, będę się delektować, relaksować, pobawić z Nusią, zjeść jakieś fajne ciacho, położyć sobie nóżki do góry, posłuchać potem muzyki jeszcze wieczorem. I to będzie tyle, kochani. Ja nie wiem, czy Wam się to podoba, ale mnie się to podoba. Ja mogę spędzić na święta przy pięknym ciastku, pięknej filiżance, pachnąca kawa z kimś fajnym i przegadać cały dzień. I to dla mnie też by było piękne święto. Zapalić sobie świecę, kadzidełka, mieć kogoś przy sobie fajnego, nawet kogoś z Was, z Facebooka, a czemuż by nie? I tak sobie przegadać całe dwa dni, nawet nie kładąc się spać, bo ja potrafię i tak. No to tyle, moje kochane skarby. Więc pomyślcie też o tym. Skreślcie coś ze swojej listy. Może się da zniwelować coś. Naprawdę nie zjesz więcej niż normalny dzień. Pomyśl. Kocham Cię bardzo, tulę Cię do serduszka i baw się dobrze w ten świąteczny czas. Buziaczki!